Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zrobimy tak zwane fałszywe dewolaje, czyli to nie będą dewolaje z piersi kurczaka i z kosteczką, bo prawdziwy dewolaj musi mieć kosteczkę przy sobie, wtedy wiemy, że jest dewolaj, tylko zrobimy dewolaja ze schabu. A jako zasłonę tak zwaną dymną użyjemy skrzydełek od kurczaka, które przyszykujemy, żeby były takie stanowa kosteczka. Musimy przekroić nasze skrzydełko, obczyścić tutaj tą część, żeby nam kosteczka zostawała i kawałek mięska, który doklepiemy do schabu. I tak w ten sposób z jednego kurczaka, znaczy się ze skrzydełek od kurczaka, mamy 4 dewolaje, plus do tego musimy policzyć po jakieś 100 gramów schabu. To i tak taniej nam wyjdzie jak kurczak, bo z kurczaka robimy tylko 2 dewolaje prawidłowo. No i mamy takie naszykowane 4 końcówki z mięskiem. Około 100 gramów. Porcje. Raz, 3 i 4. Schab musi być oskurowany. Najlepszy jak będzie cieńszy. Jeszcze skrzydełka szykujemy, żeby ściemnić, że to jest kurczaka dewolak. Kiedyś jakiś kucharz to wymyślił w celach nie wiadomo jakich. Klient przyjdzie i będzie się wykłócał: panie, to nie jest żaden dewolaj. No jak panie nie jest dewolaj? Ma kostkę? Od kurczaka ma. No to jest dewolaj. O co chodzi? Oprócz tak spreparowanych kosteczek schabu będziemy jeszcze potrzebować troszkę soli, pieprzu białego, czarnego, oliwy, oleju do smażenia, 4 kawałki masła lub margaryny i domową najlepiej bułkę. Robimy tak zwane, jak mówiłem, fałszywe dewolaje. Jeżeli Państwo robicie to w pracy, gdzieś pracujecie u kogoś, to robicie to na własną odpowiedzialność. Przeszykowane nasze kawałki schabu najlepiej jest przykryć folią do żywności, żeby po prostu nam się nie brudziło. I młoteczkiem rozbijamy tak, żeby nie przedziurawić naszych kładów. Następnie zabijamy, pomagając sobie nożem. Muszę dobrze nacisnąć, żeby kosteczka się trzymała. I mamy gotowe 4 fałszywe dewolaje. Jeszcze my musimy je teraz opanierować i smażyć. Jajeczko wybijamy do miseczki, dajemy jakąś małą łyżeczkę zimnej wody. Rozsypujemy nasze jajeczka, duże jajeczka oczywiście. Dajemy szczyptę pieprzu,
szczyptę soli. Tutaj mamy naszykowany. Obsypujemy pieprzem i solą nasze, powtarzam, fałszywe de volaille, a własną odpowiedzialną Państwo to robicie, jeżeli robicie to w jakimś lokalu, będziecie mówić, że to jest z kurczaka. I troszkę soli, słabę tą stronę. I panierujemy. Czyli ostrożnie, żeby nam się w tym przypadku nie łapiemy na kosteczkę, bo nam wyskoczy, wyjdzie, oberwie się. Odpaczamy pelcem. I do bułki. I delikatnie z wyczuciem dociskamy. I następny. Żeby się zabezpieczyć przed wypłynięciem masła, czyli nie mamy dużej umiejętności, żeby smażyć tak należy, możemy drugi raz je opanierować. Wtedy będziemy mieli grubszą skorupkę i lepiej będzie wnętrzności naszego kotleta, czyli masło zabezpieczone. I ostatni, powtarzam, fałszywy kotlet de volaille. To nie jest prawdziwy kotlet de volaille. To jest fałszywy, najbardziej fałszywy z fałszywych kotletów de volaille. I gotowe. Proszę bardzo. Możemy iść smażyć. Suchą, rozgrzaną patelnię. Sprawdzamy tłuszcz, zawsze stosujemy parę ziarennych grudek łuki tartej. Wypływa nam, znaczy, że tłuszcz jest ostatecznie nagrzany. Tłuszczu około 2 cm. Może być więcej. Wkładamy i smażymy, marynujemy we wszystkich krok nasze fałszywe de volaille. Boku, już się widać, się wymieniły, nie przekuwamy, sekret wracamy na drugą stronę. Ja przekujemy na kotlet na pełną wypłynę i zera sekret. I oto usmażone nasze gotowe, przypominam, to są fałszywe de volaille. A jak je jemy, nie kroimy nigdy tutaj, to zawsze od końca kroimy delikatnie, bo jakbyśmy tu naciśli, to masło już mogło nas odpryskać. I kroimy sobie i zajadamy. Życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.